mój co kilkudniowy rozmówca. Nie powiem co tygodniowy, ale co kilkudniowy. Co kilkudniowy, dokładnie. Zdziwiłeś się dzisiaj, tu ludzie czekali, kurde, w napięciu. Jest mi bardzo przykro, ale niestety rzeczy, niektóre rzeczy nie są, jakby można powiedzieć, zależne ode mnie, o tak. Ale powiem ci szczerze, że cierpliwie ludzie czekali, nie denerwowali się, chcieli zobaczyć ciebie, jednak gdzieś ten sentyment do boksu jest. Mam taką nadzieję i mam taką nadzieję, że to pozostanie jeszcze długie, długie, długie lata, nawet po moim zakończeniu kariery sportowej. Krzysztof, jutro walka z znanym aktorem, wziętym aktorem kina akcji. My jesteśmy aktorami kina akcji. Tak. I kurczę... Znaczy generalnie my jesteśmy artystami. Artystami, każdy jest artystą w swojej dziedzinie, tak? On jest artystą na planie filmowym, a jestem artystą w ringu, jakby na scenie, tak? Siłą rzeczy. Więc myślę, że jutro damy dobry popis dobrej sztuki. Który z aktorów robił na tobie wrażenie i tak gdzieś do boksu motywował? Ciężko powiedzieć. Legendarny Rocky. Nie było to jakieś coś takiego, nie było to jakieś wow. Znaczy obejrzenia filmu nie poszedłem na boks, bo Rocky był chyba 86 albo 80, któryś tam można powiedzieć koniec 80 roku pojawił się, ale to nie była jakby może moja inspiracja do trenowania boksu. To było jedno z jakby kolejnych etapów mojego życia i próbowania pewnego sportu i akurat wypadł na boks. A z których aktorów tutaj obecnych? Piotr Mus wygląda, tak można powiedzieć, no dosyć dobrze nawet, bym powiedział. Jak się tutaj rozebrał, prawda? Dzisiaj, nie wiem, ty nie jechałeś jeszcze, ale prawda? Tutaj wrażenie zrobił. Prawda? No właśnie, więc mam nadzieję, że to wrażenie odzwierciedli się jutro na tym naszym jakby zabawowej, treningowej, sparingowej walce, gdzie usatysfakcjonujemy ludzi, którzy przyjdą i zobaczą fajną sztukę boksu. Z polskich aktorów to wiem, że Daniel Olbrzyski nieźle boksował. Daniel Olbrzyski nawet dosyć taką ciężką rękę ma, chociaż nie wygląda, ale potrafi mocno dobrze przyłożyć, a nie jest przecież dużej postury. Jest to szczupły facet, ale siłę ma, powiem szczerze. Krzysztof, w takim razie co? Odpoczynek, jutro walczysz, będziemy to oglądać i też szczytny cel, to jest bardzo ważne. Jest to ważne, żeby to podkreślić. Absolutnie tak, szczytny cel. Ja też przy każdych imprezach gdzieś tam wspieramy jakby swoją osobę. Też można powiedzieć, tutaj jak najbardziej robimy nacisk, ale będą do kupienia, tak bym powiedział, rękawice, w których będę sparował, więc zapraszam serdecznie i generalnie do dołożenia się cegiełkę taką, można powiedzieć, papierową, w formie papierowej, wrzucenia do puszki, do czegokolwiek, żeby wesprzeć, jakby można powiedzieć, tą akcję, przy której tak naprawdę głównie dzisiaj jesteśmy tutaj, się widzimy, rozmawiamy i to całe jakby przedstawienie, więc ku Julce, tak? Julce, tak. Dobrze pamiętam, Julce, tak. Jesteśmy tutaj, żeby pomóc, wesprzeć i dać nadzieję. Słuchajcie, trzeba mieć serce i walczyć z sercem. I druga rzecz, miej serce, patrz w serce. Jutro gala w Bochni, charytatywna. Jeśli możecie, przyjdźcie, oglądajcie. Krzysztof Diablo Włodarczyk, mistrz świata WBC, będzie i WB, i IBF. Pamiętam, ostatnio mnie poprawiłeś. Mam nadzieję, patrzę a propos w rankingi, nie wiem czy widziałeś, drugi jestem w WBO. Widziałem. Więc mam nadzieję, że niedługo mistrz świata Federacji WBO. I tyle. No nie będę wchodził Michałowi Cieślakowi w paradę, mam nadzieję, że zdobędę obronie i oddam pas, jak to się mówi, z takimi należytymi honorami. Byłoby to coś pięknego, wspaniałego. To jest jakby wymarzenie mojego końca kariery. Dziękuję, mistrzu. Dziękuję. Dziękuję.